Jesteśmy w Shinjuku National Garden. Bardzo przyjemne miejsce. Po trawnikach, nie tak jak u nas, można dymać. Jest i kwitnąca wiśnia. Słuchajcie, jesteśmy w dobrym momencie tutaj w Japonii. Wszędzie piękne, zadbane drzewa, ale w końcu jak jesteśmy w narodowym ogrodzie, no to muszą być zadbane. Trawa jeszcze się tak nie obudziła do życia, bardziej żółta niż zielona. No i jest, powiem wam, fajnie, naprawdę mi się podoba. Tam się znajduje jeszcze jakiś zaiście interesujący budynek, do którego zaraz podejdę. Dobra, jest śniadanie dzisiaj japońskie. Mieliśmy jakieś kluski sobie zamówić. Ja wylosowałem taką zupę. Nie jestem fanem zup, no ale jak już wylosowałem, oczywiście do tego jest dla nieprowadzących autobusu piwko. Rachunki, jak widzicie, już leżą na stole. Jeden i drugi. Nie wiem, czy to się sumuje, czy nie, nie wiem, tym razem. Przemu zamówił coś takiego i do tego dostał zestaw 6 razy pierog. Bardzo ładny. No i panie sobie tutaj robią różne dobre jedzenie. Dotarliśmy do wielkiej piękności cesarskiego pałacu. Opiewany w przewodnikach jako po prostu miejsce, które trzeba zobaczyć. Excellent. To, że kurwa nikt nie napisał, że to jest za kratą i tam się wchodzi tylko jak się ma dyplomatyczny immunitet. A akurat żadnego posła z nami nie ma. Żadnej kadencji. Proszę bardzo, 2 kilometry pod wiatr, żeby zobaczyć bramę. Koło nadmienię, że jak na chwileczkę żeśmy się zatrzymali tam, żeby przycupnąć na murku, bo już noga krwawe ślady zostawiała na chodniku, to od razu wyskoczył ochroniarz z pałką i pogonił nas pasem, za przeproszeniem. Szaleństwo zupełne. Muszę napisać tam do tego przewodnika review, żeby tutaj nikt nie przychodził. Tym oto sposobem, wieczne popołudnie, dotarliśmy do jakiegoś fajnego miejsca. Jakby Przemu mnie tu puścił, to bym coś nakręcił. O, z tej strony. Przerwa techniczna u Przema. Trzeba zmienić pampersa. I tutaj zapowiadane są ci opady na wieczór, także niewykluczone, że będzie wieczór z sake. Branie. Laski z nim. A jak się cieszą, zdjęcie sobie z czubkiem zrobiły. Proszę bardzo, to jest atrakcja. Po kolejnych 9 godzinach na nogach stwierdziliśmy, że chyba będzie akcja wieczór z sake, bo ma padać. Na wszelki wypadek żeśmy zabezpieczyli taką jedną szklaneczkę. Tak się kupuje od razu do spożycia, żeby wytestować, co to w ogóle jest warte, takie lokalne. Bo to, co żeśmy poprzednio pili, to cytrynowe było ok. Tradycyjny browar, kwota 1290 plus jeszcze takiego, takie coś żeśmy wzięli za 100. 100 jenów, 30 czy 50, także jak każdy jest zainteresowany, bo tu oceny, oczywiście pytania, ile to wszystko kosztuje, to widzicie, co ile kosztuje i sobie wystarczy to odpowiednio tam pomnożyć. Ja podaję w jenach, aktualny kurs jest taki, ale być może za pół roku jen spadnie albo pójdzie w górę, to każdy jak będzie sobie jechał, to sobie sam zbada. A, jeszcze magiczna kola jakaś też tutaj jest dostępna do wypicia. Dobra, powiedziało się A, trzeba powiedzieć B, dzisiaj wieczór z sake. Daijinio. Żeśmy taką jakąś nabyli lepszą, nie, oprócz tej takiej normalnej szklanki.
szklankowej, najtańszej za 200, to taką żeśmy wzięli sobie droższą za 2000. I zaraz będziemy, że tak powiem, testować, czy jest ona godna podniebienia, no i czy w naszych takich polskich podniebieniach znajdzie uznanie. Mamy kontakt z tubylcami tu, przy pomocy naszych urządzeń nadawczo-odbiorczych. Przy spożyciu sake, myślę, że po trzech butelkach już nawiążemy jakiś dialog większy i bardziej przyjazny. Domo, arigato, mister Robato.